Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Mamy dzisiaj piątek, 16 sierpnia. Po pracy, jak zwykle po pracy, wybrałem się do lasu w poszukiwaniu borowików. Dzisiaj dosyć suchy dzień. Od kilku dni nie padało, więc nie liczyłem na wiele, ale już trochę borowików, kilka sztuk udało mi się zebrać. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, więc zapraszam na film ze mną w roli głównej i z borowikami i ruszamy w las. Zapraszam. Zobaczcie, ledwo przyjechałem i już mi się trafił piękny borowiczek. Nie będę dzisiaj sprawdzał, czy zaczerwione. Później tak mało osób ogląda, więc nie chcę wam może chociaż raz wydłużać czasu filmu, tylko dzisiaj będzie bardziej może na szybko to, co udało mi się znaleźć. Mamy dwa i szukamy kolejnych. Zobaczcie, trafił mi się kozlaczek grabowy. Kozlarek. Należą do rodziny borowikowatych. Widzicie, jakie wypustki mają w kapeluszu. Trzon był już obżarty. Więcej nie widać. Idziemy dalej. Upał doskwiera niemiłosiernie. Mamy dzisiaj około 30 stopni. No jak wyjeżdżałem z Gdańska, to tak pokazywało w samochodzie. O, tu coś znalazłem. Borowik. Moi drodzy, ale już. O, staruszek wyżarty. Ja go poklepałem, a trzon mu się złamał. Chyba, że za mocno klepałem. Dobrze, w koło nie widać kolejnych owocników borowika, więc możemy udać się dalej. Znalazłem kolejnego, ale już konkretnie wyżarty. Wygląda jak jakaś nowoczesna rzeźba. Ale zauważyłem też, zobaczcie sami, ten może się nam nada. Kapelusik wygląda ładnie. Zabieram go ze sobą. Tu zobaczcie, jaki gigantyczny kapelusz tego borowika, ale już z niego nic nie będzie, nie będę go zabierał, niech sobie tu zostanie, niech zarodniki się rozcielą przy wietrze po całym lesie, może kolejnym razem znajdę tutaj małą grupkę pięknych owocników borowika. Szukamy kolejnych. Przy słupku granicznym rósł, rośnie taki borowiczek. Tylko teraz nie wiem, do jakich lasów należy. Czy do kolbuckich, czy do przywickich. Ciężko stwierdzić. Ale to nieważne. Zabiorę go ze sobą. No, nawet ma hrabąszcza w środku. Szukamy kolejnych. Trafiłem w nowe miejsce, jakiś piękny kawałek lasu, powiem wam, z młodymi bukami. Zobaczymy, na co tutaj trafię, na jakie grzyby. Czy uda mi się znaleźć borowiki, a może koźlarze. Więc nie przedłużamy i ruszamy.
piękne. Sobie rośnie tu na góreczce. Pięknie wygląda. Zobaczcie. Piękny borowik. Usiatkowany. Kolejnych nie widać, ale może gdzieś trafią się kolejne owocniki. Więc idziemy dalej. Tu chyba nikt nie dotarł jeszcze. Zostawił dwa takie fajne borowiki. Czuć, że one wyschnięte, bo upał dosyć jest. Brakuje deszczu. Ale mi to nie przeszkadza, żeby pochodzić po lesie. Mamy dzisiaj piątek, jutro weekend, więc na spokojnie można pobuszować i nacieszyć się tą ciszą i tymi widokami. Choć ciągle takie same, ale zawsze piękne, zachwycające. Dobrze, szukamy kolejnych. Nawet kurki się udało mi dziś znaleźć. Też je zabiorę ze sobą. Niech tu same nie zostają. Może nie są gigantyczne, ale są. Zobaczymy jeszcze, jakie dzisiaj grzybki znajdziemy. Znalazłem jakieś cudo, ale to są koźlarze. Najpierw małego wam pokażę. Chyba pomarańczowy. Ciężko mi je odróżnić, ale mam grzybki. I drugi koźlarz. Mamy dwa. Ciekawe, czy jeszcze pokażą się kolejne, bo jestem koło takiej fajnej brzuski. Tak myślałem, że tu coś może rosnąć i się nie myliłem. Czyli mamy dwie sztuki, dwa owocniki i ruszamy dalej. I mamy kolejnego borowika, ale jest tak wysuszony. Nie wiem, czy coś z niego będzie. Sprawdzimy to później. I tu gdzieś mi się przywidziało, a jednak nie. Oj, trzon został w ziemi. Jeszcze tamto miejsce zakryję. I mamy dwa borowiki. Po tym widać, że trzon nie jest robaczywy, zaczerwiony, więc zabieramy i idziemy dalej. A takiego, żeby wypatrzeć, to naprawdę trzeba mieć trochę szczęścia. Zabieramy i szukamy kolejnych. O, widzicie? Prawdopodobnie koźlarz czerwony przy tej wielkiej kałuży. Zaraz się upewnimy, jak tam się do niego przedrzemy. Chyba tu było. Tak. Trochę zmarnowany, ale to on, a obok niego kolejny, ale malutki jego
dzisiaj zostawimy. I do koszyczka. Jaki dziwnie ubarwiony, nie? Szukamy kolejnych. Zobaczcie, jakiego wielkiego borowika namierzyłem. Zaraz zobaczymy, co to tu jest przed nami. Do suszenia się powinien nadać. Jeszcze pięknie wygląda. Sprawdzimy jego zdrowotność i ruszamy dalej. A tu coś mnie pokusiło, żeby podejść w to miejsce i zobaczcie, jakie tu cudeńko rośnie. Piękne. Muszę pierwsze zdjęcie zrobić. O. Całkiem spoko, nie wiem jak on się uchował, bo powiem wam, że te miejsca są uczęszczane przez bardzo dużo ludzi. Jeszcze raz rzut. O, idziemy dalej. Tak przy okazji, zobaczcie jaką wielką norę znalazłem. Ja bym tam sam wszedł. Normalnie jaskinia. Natrafiłem na kolejnego. Trochę wysuszony. Oj. Zobaczcie. Nic z niego nie będzie. Trzon pusty. To kapelusz też będzie zaczerwiony. Tak jak i trzon. Więc szukamy. Tu znalazłem jakiegoś obciachanego, obgryzionego, ale trzon jest twardy. Mi się wydaje, że będzie z niego pożytek. Szukamy kolejnych. Zobaczcie, jaki tutaj cudaśny się ukrył przed wszystkimi poszukiwaczami. Ale tu najpierw znalazłem takiego malutkiego. Oj nie, zobaczcie. Nie nadaje się. Nie nadaje się do niczego. No zobaczymy tamtego. Jak się ładnie ukrył. Kapelusz swój zawinął. Super wygląda. Zerwiemy. Ciekawe, czy będzie niezaczerwiony. Ale żeby nie było mu smutno, to mamy tutaj jeszcze jedno piękne zasuszko. I go wykręcamy. Tak pięknie chrobocze. Teraz sobie je oczyszczę i sprawdzę. I będziemy dalej szukać. Patrzyłem tak bardzo w tego żółtego, że prawie ominąłem tego pięknego. Patrzcie, jaki fajny borowiczek. Może jeszcze jakieś będą. Już dosyć sporo ich nazbierałem. Chociaż powiem wam też szczerze, że jest tak sucho, że nie wiem, 2-3 dni to my tu już nic nie znajdziemy. Zapowiadają deszcze w Pomorskim. Może kolbuckie lasy też zostaną trochę okropione i będzie można poszukać młodych borowików.
a tymczasem tylko starsze owocniki i gdzieniegdzie jakiś młodzian wysuszony się trafi. Ale my tu jeszcze trochę poszukamy, zanim opuszczę to miejsce. Idziemy dalej. Oj drodzy, nie licząc na cuda, zmierzając w stronę auta, udało mi się namierzyć jednego, wygląda na to, że pięknego, małego borowika. Innych nie widać, nie dziwi mnie to. O, właśnie słychać auto. Jacyś grzybiarze wracają do domu. Więc las jest oblegany nadal. Ale my mamy jednego. Cieszy bardzo. I ruszamy dalej. Nie spodziewałem się tego, ale mamy następnego. Taki mokrzejsza ziemia, ale sobie tutaj po prostu lepiej im rosnąć. O. Zobaczcie, jakie fajne cudeńko mi się trafiło, aż miło. Ciekawe, czy jeszcze uda się coś znaleźć. Jak myślicie? Jeszcze poszperamy. Idziemy dalej. Już prawie na sam koniec. Zobaczcie, moi drodzy, jakie tu się mi trafiło cudeńko. Aż nie wiem, jak go tu wam pokazać, żebyście mogli. O, a teraz go wydobywamy. Zobaczcie, jak deska surfera. Dobrze, idziemy dalej. Już prawie kończąc grzybobranie, tu mi się przytrafił jakiś grzybek, ale nie. Po trzonie stwierdzam, że to nie borowik. Zobaczymy jeszcze kawałeczek. Może jeszcze w kilku miejscach i będziemy wracać. Moi drodzy, teraz tak na szybko zakończenie. Udało mi się znaleźć 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 borowików, 16, kilka kurek, koźlarze i maślaczki. I dzisiaj z takim efektem wracam do domu. Powiem wam, że jak na ten upał, który nam dzisiaj towarzyszy, to i tak wyszło bardzo ładnie. A zwijam się szybciutko, bo coś mnie złapały zawroty głowy. Chyba odwodnienie lekkie się pojawiło. Więc życzę wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na następnym grzybobraniu. Pozdrawiam, cześć wam.